13 sierpień 2019 roku. Jesteśmy w Lubaniu na ruinach basenu na Kamiennej Górze. Lubański basen. Lubań Reja. Bierszydło w lubańskim basenie. 20 km od zachodniego turystyku granic. Leży sobie miastko nad Kwisą, co się Lubań zowie. Choć 30-stopniowy żar się z nieba leje, to w 2019 roku na lubańskim basenie sucho i dzikie knieje. Kiedyś był to najpiękniejszy basen w Europie. Dzisiaj widać, jak tosik na ruinach winą żłopie. Nawet niemieckie wycieczki basen zwiedzają i gromko, ale z kaput wołają. Każdy chciałby, stary i młody, w skwar kąpać się dla ochłody. Mały i duży lubaniak ratuje się więc jak może, ryzykuje i zanurza ciało w bylej bajorze. Dzieje się to w XXI wieku w środku Europy. Polska się rozwija, a w Lubaniu z kąpielą kłopoty. Burmistrzyka stać na ciepłe plaże i światowe uroczyska. Dla lubaniaków mineralne igrzyska i podwyżka. Bezczynność i obłuda, jak za PRL wydają plony, za nieróbstwo ptaszki rozdają sobie medaliony. Przed dekadą burmistrz przyrzekał, że basen odbuduje. Niech teraz za te kłamstwa do suchej Niecki zagłówkuje. Nie ma na świecie jak lubański letni czas w betonowej Niecce. W basenu rośnie unikatowy las. W lubańskim basenie, jak przez biblijne morze, każdy suchą stopą Nieckę przejść może. Siekiera motyka hała, burmistrz robi wała. Lata obiecane szybko lecą, a ruiny basenu nadal Lubań szpecą. Kopalnię bazaltu Słowiński zlikwidował w mieście, choć dawała podatki i utrzymanie dla osób 200. Archiwum zlikwidował w Lubaniu, przeniesiono je do Bolesławca, bo tam jest jego koleś i mocodawca. Stołówkę na Bankowej też zlikwidował. Arkady, choć robiła smaczne i niedrogie obiady. Dużo średniowiecznej dachówki na Domu Solnym też zlikwidował, ale nagłaśniając temat, część lwówek uratował. 8 lat miał asystenta bez nieposzlakowanej opinii człowieka. Prezes zlikwidował etat. Jego asystent robi za talerz mleka. Kładkę pierwszym na Kwisie 12 marca 2019 roku Arek zlikwidował. Obrońców kładki za pączki też chętnie by zapuszkował. Kuchciński latał z kolesiami na weekendy rządowym samolotem. Według prezesa prawa nie złamał, ale wyleciał ze stołka z łomotem. W Lubaniu dyspozycyjna straż do sądu za pączki biednych kapuje, a władza kradnie miliony i pałacy sobie buduje. Na zakończenie. Bareja lubańskim absurdem ożywiony przewraca się na wszystkie strony.